Jesteśmy ze śniadania, jak tam Madzia pobyt? Ojej, super, fantastycznie. O, i Hania tu wchodzi, i Hania musi tu wejść. Cudowny weekend. Cudowny, powiem wam, że oby takich więcej, naprawdę. Tak, właśnie mówimy, że musimy częściej wyjeżdżać, dzieciaki się super dogadują. No, naprawdę. W sumie dawno nie byliśmy na wspólnym wyjeździe. Boże, jeszcze ty byłaś w ciąży, jak byliśmy na wspólnym wyjeździe. Tak. Także... To jest bardziej taki jednodniowy właśnie. Tak. Weekendowe spotkanie, ale naprawdę super. Także musimy częściej wyjeżdżać, dzieciaki się super bawiły. Energylandia nas naprawdę zachwyciła. I lecimy do Krakowa. I lecimy do Krakowa zobaczyć smoka, także słuchajcie, idealny weekend. No i na lody najważniejsze, my to wiemy. Gdzie to wygląda naprawdę jak miasteczko kowbojskie. Klimat jest tutaj niesamowity, podobno te chaty są nowe. My właśnie w takiej chacie spaliśmy. Sześcioosobowej, ale zmieściliśmy się w siódemkę. No, ale przecież ja spałam na piętrowym łóżku. No ty, oczywiście, że ty na piętrowym. Także bardzo nam się podoba klimat. Wszystko z drewna i wszystko tak... klimatyczne. Nie no, pięknie to jest. Wszystko jest tak dopracowane. Tak. Super, to jest super. Tak. Zobaczcie, jak pięknie. Mega to wygląda. Wszystko jest takie w klimacie. I dla dzieciaków też jest dużo do zabawy. Co chwila placy zabaw są animacje. Także pozdrawiamy tutaj dziewczyny z ośrodka, bo nas pięknie przyjęły. Oglądają filmy. Dla nas to bardzo, bardzo miłe. Za każdym razem, jak ktoś podchodzi, ktoś powie, że od dawna ogląda. To jest takie wow. I dzięki temu my możemy też podróżować, wam pokazywać takie miejsca. I to jest ekstra, także na pewno wrócimy do Western Campu. Myślimy, żeby przyjechać na Halloween do Energylandii, nie? No. Bo ma być pięknie, Kakus była i polecała. No i może zimą jeszcze? Tak, już śmigają. I lecimy do Krakowa zobaczyć smoka, bo dzieci chcą zobaczyć smoka. Tutaj jest bar. Wieczorem mnóstwo osób sobie przyszło poodpoczywać. Po lewej stronie są paleniska. Tutaj chyba będzie restauracja, bo jest zbudowana taka mała przestrzeń i ogromny taras, więc zapewne będzie fajne miejsce do posiedzenia nad wodą. Więc zapewne jak tu przyjedzie za kilka miesięcy, to już będzie gotowe. Świetnie porobiona, też wczoraj coś sobie siedzieliśmy. Ładnie to wygląda, w ogóle pięknie zagospodarowana przestrzeń i gaśnice zasłonięte takim specjalnym pokrowcem, żeby też się tak nie rzucały w oczy i słońce ich tak nie grzało. A tam basen. Tutaj basenik się nagrzewa z takim Infinity Pool. Infinity Edge. Tam jest sauna i miejsce do upalania, a tutaj jest sklepik. Można też kupić rzeczy na grilla. I to są domki i jeziorko. Jeziorko. Tam się coś buduje. Co się buduje? Scena. Scena, brawo. I tu nocowaliśmy w takim domku fajnym. W ogóle świetne są te okiennice. Tutaj liny. Wszystko takie dopracowane bardzo. Nawet te lampy takie. I ławeczki jak w westernie. Super. No i dotarliśmy pod Wawel i właśnie tutaj pierwszy raz widzę te ręce odciśnięte. Jakoś nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Mnóstwo jest ludzi, mnóstwo. A my idziemy zobaczyć smoka. Luśka, ale nie zrobisz mi się. Nasza piękna Wisła. I umawialiśmy się z Magdą i z Marcinem, ale pojechali po drodze jeszcze do sklepu i nie wiadomo, czy się nie miniemy, bo u nich dzieciaki się pospały w samochodzie. Nasza też zasnęła, bo ta droga była taka trochę... No i co? Ale chcieliśmy przyjechać zobaczyć smoka. Wyczaliśmy takie fajne miejsce tutaj, z widoczkiem
cudowny, nazywa się Grobla, a hotel się nazywa Pod Wawelem. Wygrałam! Słuchajcie, fajnie było w restauracji, ale... Ale mamy uwagi. Niestety, jak było więcej ludzi, to pomylili nasze zamówienie. Parę razy. Tak, pomimo tego doliczyli sobie jeszcze rachunek. Na piwek, przepraszam, doliczyli sobie jeszcze na piwek. Mieliśmy pół godziny na ostatnie na czasy, upominaliśmy się o to. Pani powiedziała, że będzie za chwilę. I nie było. I czekaliśmy znowu jeszcze 15 minut. No i niestety taki, wyszliśmy z takim niesmakiem, ale było fajnie, było ładny widok. O, teraz ładnie. Dzień dobry pani. A co pani tu robi? Co pani tu robi od rana? Taka piękna pani. Darek zrobił ten stół i ławki. Mówi, że są ławki za niskie. Ja bardzo lubię siedzieć na niżej. Nie lubię, jak tak wysoko się siedzi, ale mówi, że może jeszcze będzie poprawiał. Zobaczę. Natomiast ja szykuję się teraz do jacuzzi. Boże, patrzcie, jaki pył na tym. Trzeba będzie to wszystko dzisiaj jeszcze umyć, zanim pojedziemy. Chłopaki wczoraj weszli, bo mieliśmy wczoraj imprezę tutaj z sąsiadami. Ale jest dużo tego z drzew. Też mi pisaliście, że u was to samo. Ja wczoraj nie skorzystałam. Także skorzystam dzisiaj. Powiem wam, że już wszędzie są komary. Wszystko mnie gryzie naprawdę od wczoraj. Są buble! Tak jest! O, tak. Cześć, Radku. Darek dzwoni do sąsiadów, żeby zapytać, czy mają mąkę. O tak, taki poranek. Wczoraj nie skorzystałam, to dzisiaj skorzystałam. Nawet słońce tu jeszcze nie świeci. O, jak fajnie. Dziewczyny wczoraj szalały. W jacuzzi, później chłopaki weszli. A my, mamy, siedziałyśmy. Co to? Wow, kochani. No, jak na wakacjach. Nie słyszy mnie, bo bąble są. To zawsze jest głośno. Jak ktoś mówi z domku, to tu nic nie słychać. Wymieniłem właśnie filtr. Ten można umyć. Zawsze myję myjką ciśnieniową. Ale teraz widzicie, piana się robi. Muszę wyczyścić wodę. W jacuzzi zostawiliśmy wczoraj leżaki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś zamówiliśmy te leżaki na wymiar. Musisz schować poduszki. Poduszki z leżaków. A tu mamy jednak trochę słońca. O, tu mi się coś oczywiście zapadło, zawaliło. Na działce to jest tak, że coś zrobię, naprawię, to coś innego się zepsuje. To tak jak jest w domu, jak macie dom, to też jest. Naprawicie rynny, a tu się zaraz pompa rozwali. Myjemy plac zabaw. Tu mamy w ziemi, jak pamiętacie, różne puszki z wodą, więc... Cześć! Wszystko do umycia idzie. Do nas przyszli sąsiedzi, w sensie dziewczynki od sąsiadów, siedzą w jacuzzi sobie z naszą córą. Ja tutaj kombinuję. Myślałem, żeby tutaj jedną barierkę zrobić, żeby córa mogła robić takie obroty sobie, fikołki, i też żeby łatwo było jej wejść na górę, bo sama chyba od dołu nie wejdzie. Chociaż może. No i tak to wygląda. Fajnie tak modernistycznie. Ta bryła mi się podoba. I teraz mam problem, bo akurat wypadła mi jedna belka tutaj na środku i muszę nawiercić najpierw dziury w metalu, w tym. Zobaczymy, czy mi się uda wywiercić w tym. A chyba tak. Mam mocną wiertarę. Rozpalam ognisko.
pięknie. Na grilla, żeby było. Żar. Jeszcze chwila. Zobaczcie, jak jest pięknie. Wow. Uwielbiam to miejsce, naprawdę. Wczoraj była u mnie sąsiadka, bo nie mieliśmy miejsca na zimę i chowaliśmy u nich rowery. Powiedziała, że mamy przepiękną działkę i coś niesamowitego, że udało nam się to osiągnąć w tak krótkim czasie. I powiem wam, że się troszkę wzruszyłem, było to mega miłe. A teraz zaglądamy do naszych pomodoro. Pomidorki, a wy jak tam? Są już podsypane. Mi zawsze Kasia In mówi, żeby tutaj dosypać ziemi do góry, żeby one tam, wiecie, bo ona wtedy puszcza więcej korzeni, nie? I będę musiał jeszcze je podwiązać dzisiaj właśnie tak, bo znowu nie będę na chwilę. A tutaj u sąsiadów w ogóle w każdej strony imprezy. I sobie tutaj takiego jednego węża ogrodowego położyłem, szlajfa, żeby móc po prostu sobie podlać, bo jeszcze, wiecie, to podlewanie kropelkowe, to tak systematycznie podlewa, nie? Ale tutaj nieraz trzeba po prostu im dać więcej wody. O, widzę, że resztki wody z węża wyciągnąłem. No tutaj dziewczynki, widzę, się bawiły wodą, no i się podlewa. Bo ta ziemia to ona tylko trochę jest wilgotna, a później szybko schnie. No i zobaczcie, tak udało mi się zrobić drążki, tutaj jeden do przewrotów, góra. Już dziewczynki szalały dzisiaj i tam taka jakby ala drabinka. Tam zgasło mi ognisko, bo przygotowałem sobie oczywiście mięsko i warzywa do grillowania. Nie mam grzybów tym razem, szkoda, nie było w sklepie. Zobaczcie, jak ładnie mamy na działeczce, czyściutko. No i tak wyglądają drabinki, mega solidne. Chyba jeden taki drążek 30 zł kosztował na Allegro. Tutaj mam wkopane w ziemię, tutaj z tej strony jeszcze myślę, żeby ten wkopać. I fajnie to wygląda. I rozpalam od nowa. A się cieszyłem, bo miałem taki idealny żar, więc super, po prostu idealnie do grillowania. I teraz zaczynam od nowa. Ale chwila i będzie super tutaj. Aha, cieplutko, fajnie. Jest tyle muszek, nie wiem, czy u was w domu, na działkach, czy też może w bloku, tak muszki szalają, a to jest taki meszek, takie malutkie muszki, one gryzą po prostu i dzisiaj dotknąłem nogi, patrzę i miałem kleszcza. Słuchajcie, łazi mi tu gdzieś kleszcz. Hit po prostu, że tak sobie po nodze i go złapałem, a się aż przeraził mnie aż. No jak widzicie, trawy ładnie odrastają. Też już tam zrobiłem, pomalowałem te słupki. Tutaj jeszcze mam do odmalowania, ale nie chciałem dzisiaj tego robić, bo dziewczynki latały i nie chciałem, żeby tu czegoś się dotknęły, bo tą farbę trudno zmazać, jak widać po mojej dłoni. Tutaj tą kropeczkę mam. Zmywam to rozpuszczalnikiem chyba do farb. Więc nie chciałem tego robić. Zrobię po prostu kolejnym razem, jak przyjadę. No, ale fajnie to wygląda. Mały koszt, bo te deski po prostu są, że tak powiem, z odzysku z innych budowli, też ze starego śmietnika, więc tak naprawdę kosztem były drążki i te cztery wsporniki, bo te tutaj kotwy to mam ze szklarni jeszcze, mi zostały. I tu też chcę tam na jedno kółko, myślałem, żeby tutaj przymocować to koło, tutaj u góry, tamto kółko, no i fajnie. Wracam do domku i zabrałem się za grillowanie. W końcu udało mi się, zrobiłem drugie ognisko, zrobił się żar. A tu mam taką jedną mocną lampę zamontowaną, więc mam jaśniutko, wszystko dobrze widzę. Powiem wam, że trochę chłodno jest, więc stanę sobie trochę z tej strony, bo tutaj w tą stronę wieje wiatr. Niby 26 stopni było w ciągu dnia, ale teraz jest lodowato. Idę przewrócić szybko mięso, musiałem się ubrać, słuchajcie, długie spodnie, długie rękaw, skarpetery. I patrzę, jak tutaj jest ładnie. A jestem zadowolony, a tutaj już za kilka dni wybieramy się w inne miejsce, ale znajomi wpadają tutaj na działeczkę, będą korzystali z tego pięknego miejsca. Trochę trawę mam nierówną. Widać coś, nie widać. Takie doły trochę. Powiem wam, że nie lubię grillować szaszłyków z kurczaka, bo im jest tak długo potrzeba
i zawsze z boku muszą być. No właśnie dlatego ich nie lubię, jak tam boczuć. Ładnie to wygląda.